Rzeszy oczywiście, pan z wąsem spod Linicu. Odgradza się od nas pasem fortyfikacji. Porządkowo na południu wzmacnia Polskę Jarzańską, Linickie Odersztelu, buduje Wałk Morski, Linickie Odersztelu i na końcu na części Jodra na południu. Pierwsze facetek są lata 1934-35. Linia jest już obra. Wtedy oczywiście budowano obiekty bojowe, ale było ich niewiele, bo tylko 28. Wówczas najważniejsze były obiekty hydrotechniczne, ponieważ na odcinku północnym i południowym Niemcy potrafili podnieść poziom wody o 4 metry, przesyłowali kilkanaście kilometrów w okolicy. Zapłonione przejścia przez jednostki pancerne i piechotę. Natomiast odcinek centralny, którego budowa ruszyła dopiero w roku 1936, on znajduje się na wzniesieniu. Przez to też fortyfikować trzeba było najsilniej, ponieważ potencjalnych zakup terenu. I generalnie co zakładały plan. Na odcinku otwarty nowy ponad 300 obiektów bojowych. Na odcinku centralnym ponad 40 km korytarzy podziemnych i ponad 60 obiektów połączonych. No ale plan zakładał także koniec na rok 51. Budowa została przerwana już w roku 1938 i to się udało wdrożyć. Na odcinku otwarty do Odry 100 obiektów bojowych, zwanych 100. Trzymały jest. Ja reklamuję 25 lat firmy Krupp. Wiecie, i co mam? Zobaczcie, ktoś tam do dyrektora zadzwonił, że 25 lat i po 1000 mi dali. No chociaż rocznie, po 1000 euro. Nie płacą, nie płacą, jeżeli oni nie zapłacili. W tej chwili to jest krata, ale tym krata jest po to. Na tych dziewczyn są reksy, chodziły sobie. Normalna nie wpadnie. Te 35 kilo co mają. One te ciuchy dla siebie tylko szyją. Do z Polakami, że pracowali bardzo ładnie. Gdyby to się zaklamowało tu, zobaczcie, o tędy. Można wyjść? Można. Jak za gruby, 2 tygodnie poczekał. Na szczupaka poszedł, bączka puścił i przeszedł. A tu na tych dziewczynach? Nie. Tylko tak żartuję, nie? Może się wystraszyła. Ło! Karabinek na dzień dobry. Ja byłem w Lembach. Śmiało. Teraz tak tutaj, proszę Państwa, jak wreszcie chodzi, a tak, tu już overkomando, dowódca tego wszystkiego, tutaj po łączności. Tutaj macie poletnie, ale te oryginalne, że macie klas moskiewski już jest. Tutaj macie 6 budek. Nie wiecie się 3, ale tu macie jeszcze 3 budek. Po to 6 wioskowe. Tak więc tutaj na pewno biorę. Miotacz płomieni. Gdzie
są miejsce na moździerzu, małe kilogramowe. Wszystkiego tutaj macie okoliczności i na prawo miotać ognia. Bardzo proszę. Kajuta szkopów. Tylko 30 cm.
a nad nami minimum 20, a maksimum 40 metrów ziemi i piasku ziemi. Tutaj, ale korytarz główny, który ma 10 metrów, są podzielone na 12, na północne odwodnienie i południe. I tam się dostało mimo piasku i tam jak na północy wchodzimy w labirynta, takie 8 godziny gdzieś tu mamy, to tam jest wody do 300 metrów stoi. Ale tam kupiłem sobie sprężę. Bardzo dużo sprężę. I teraz też, bo tak się wszystko zgodziło. I taka była ze 130 kilo. I była Helmia i z Berlina. Dobra, ale ja, a my tak się głupio zrobimy, ale wiecie co państwo? Helga połowę swojej wagi zjada przez noc. A ten zjada 2000 do 3000 komarów, tak? Nie to wyrzuca. I, ale tętno, no która zje połowę swojej wagi? No podzielmy 60 na 2,30 kilo. Wesele poznańskie, oni byli jedzą, bo tam jedną noc. Ciemność. Thank you.